Cześć Wam, porozmawiajmy sobie dzisiaj o pewnej nadzwyczajnej dla jednych umiejętności, dla innych całkiem pospolitej. Takiej umiejętności, którą wszyscy mamy, a w różnym stopniu z niej korzystamy. Cóż to za tajemnicza umiejętność, zdolność? To zdolność do, taka umiejętność natychmiastowego dostępu do wiedzy. Do tego, że automatycznie wiemy, czy coś jest dobre, czy jest złe, czy wybrana droga jest dobra, czy zła. Kompletnie nie musimy angażować w to procesów myślowych. Cóż to za dziwna umiejętność? To po prostu intuicja, która budzi bardzo duże zainteresowanie, no i budzi dużo kontrowersji tym samym. Specjalnie powiedziałem, porozmawiajmy dzisiaj, bo chciałem Was zaprosić do dyskusji pod filmem. Także co Wam się podoba, to ok. Co chcecie dorzucić, to ok. A co się nie podoba i z czym się nie zgadzacie, też jest bardzo ok. Więc rzucajcie wszystko pod film, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dzisiaj o intuicji. Nie udało mi się nakręcić całego filmu w Irlandii na temat intuicji, bo padła bakteria w kamerze, więc dogrywam z Polski na spokojnie. Powiem Wam o tym najpierw, jakie są teorie na to, czym może być intuicja. Oczywiście możecie mieć swoje zdanie na ten temat, zacznijmy od kilku teorii. Pierwsza, najbardziej kontrowersyjna moim zdaniem, ale też w sposób bardzo prosty, pokazująca, obrazująca to, czym intuicja jest, a czym na pewno nie jest. I mówię o niej po to, żeby uzmysłowić Wam, czym na pewno ta intuicja nie będzie. Więc jest to historia ludzka, no bo tak jest najprościej. To jest historia pana Eliota, który był całkiem normalnie funkcjonującym w społeczeństwie człowiekiem, miał żonę, musiał być całkiem operatywny, ponieważ prowadził swoją firmę. I na skutek choroby guza mózgu zmuszony był poddać się operacji. Wraz z usunięciem guza została naruszona ta część mózgu, która decydowała o tym, że odczuwał jakiekolwiek emocje. Tak więc no, skutkiem operacji było pozbawienie go kompletnie odczuwania emocji. Można by pomyśleć, co mu zostało. No, zostało mu tylko racjonalne myślenie. Jednej części nie ma. Po co mówię o tym w kontekście intuicji? Bo bardzo często niektórym wydaje się, że intuicja, że ten bagaż emocjonalny, że właśnie emocje powodują, że nie potrafimy myśleć racjonalnie, a gdybyśmy myśleli racjonalnie, to byśmy podejmowali bardzo dobre decyzje, bo by nam emocje nie przeszkadzały. I wtedy można by powiedzieć, no to patrzcie, no to takie racjonalne myślenie pozbawione emocji jest właśnie idealnym rozwiązaniem, można by to porównywać z intuicją, która świetnie prowadzi cię w życiu. No to prześledźmy dalej historię pana Eliota, który na skutek tego, że te emocje przestał odczuwać i został tylko 100% racjonalistą, stracił rodzinę, stracił biznes, dodatkowo został oszukany. Tak więc to, że nie odczuwał emocji, a myślał racjonalnie, kompletnie nigdzie go nie zaprowadziło. Czy intuicja by mu to zrobiła? Intuicja może nas prowadzić drogami, których nie chcemy, nie zawsze jest tak idealnie dobrze odczytywana, nawet jeśli jest. Więc to nie jest takie proste, jak sobie zaraz powiemy, ale intuicja na pewno nie doprowadziłaby go do aż takiej skrajności. Trudno w to uwierzyć. Więc to racjonalne myślenie i wszystkie decyzje, które podejmował, nie można nazwać intuicją, która ma służyć czemuś dobremu. Pierwsza wersja tego, czym jest i czym intuicja nie jest, obalona. Druga wersja, dużo bliższa mi i bardzo ciekawa moim zdaniem tego, czym jest intuicja, to jest taki zlepek informacji pochodzącej z książki Michała Pasterskiego Insight. Świetna książka swoją drogą. Mogę serdecznie polecać i rekomendować. Ale jeżeli chodzi o intuicję, została ona tam przedstawiona jako taki zespół połączenia świadomego odbierania bodźców z nieświadomym odbieraniem bodźców i jeszcze z całą zgromadzoną wiedzą. Chodzi o to, że i tak 90% bodźców, które w tym momencie odbiera każdy z nas, jest poza naszą świadomością. Przykład z książki, przecież teraz siedzisz, ale nie czujesz, że siedzisz. Natomiast kiedy Ci o tym powiedziałem, Twoja świadomość, Twoja uwaga została skierowana na bodźce płynące z tego, że siedzisz i czujesz, że siedzisz. No to świetnie, ale pozostaje mimo wszystko 90% innych bodźców, które i tak odbieramy, a w tym momencie nie skierowaliśmy na nie swojej świadomości,
Więc i tak 10% jest świadome, albo niecałe 10, Michał mówi nawet 5, tylko, zaledwie 5 tylko, a aż 95% tej, według tej wersji jest poza naszą świadomością. Bardzo fajna teoria, która pokazuje to, że w zasadzie jednak nasza intuicja jest bardzo mocno połączona ze zmysłami. Ze zmysłami, z wszystkimi receptorami, jakie posiadamy. Tutaj jest też bardzo ciekawy przykład, o którym Michał mówi, że jest kierowca rajdowy, który tuż przed zakrętem, za którym wydarzył się wypadek, hamuje. Wypadek wydarzył się tuż przed jego przejazdem, przed ten zakręt. Więc żadna ekipa, żadna flaga, nic nie było w stanie mu na ten temat powiedzieć, że doszło do wypadku, a mimo wszystko zahamował, nie widząc, że za zakrętem ten wypadek jest, no i nie uczestniczył w nim. Później dokonano analizy, co się wydarzyło. Okazało się, że oprócz tego, że kierowca oczywiście sfokusowany jest na drogę, no bo inaczej by sobie nie dał rady, to jednak część jego zmysłów też postrzega to, co się dzieje na trybunach. I zazwyczaj, zawsze na trybunach kibice patrzą, jak się pokonuje zakręt. On był kierowcą, który miał ten zakręt pokonać, a kibice już tam nie patrzyli. Kibice z trybun widzieli wypadek, miejsce zdarzenia i jego część nieświadoma zmysłów odebrała tą informację z trybun, nie patrzą na mnie, skojarzyła to z tym, co powinno być na trybunach i dała informację a la intuicja, że za zakrętem musiało się coś wydarzyć, więc zahamował i się udało. Połączenie, tam Michał podaje jeszcze parę innych przykładów, przykład psychoanalityka, psychoterapeuty, który widzi od razu mnóstwo rzeczy, jak przychodzi do niego para. Nie wdawajmy się w te przykłady, niemniej jednak w tej wersji jest to połączenie wszystkiego, co odbieramy zmysłami, świadomie i nieświadomie, plus ogromna wiedza, jaką zbierzemy, czyli im większa wiedza w danym zakresie, plus więcej bodźców, tym lepiej powstaje sygnał, który można by nazwać intuicją. To jest bardzo ciekawe, moim zdaniem nie do końca kompletne, więc za chwilkę powiem Wam, która wersja jest mi najbliższa. Oczywiście Wy macie prawo do swojej wersji. Dlaczego ta skądinąd bardzo ciekawa i oparta na naukowych dowodach? Próba interpretacji, czym jest intuicja, nie do końca mnie przekonuje. Ano dlatego, że jest dużo sytuacji w życiu, albo przynajmniej kilka, kiedy naprawdę nie mamy dostępu do żadnych zmysłowych odczuć w kontekście tego, co ma się wydarzyć za rok czy za dwa, więc pozostaje nam tylko bagaż starych doświadczeń, a i tak podejmujemy decyzje, które są dla nas dobre lub niedobre, ale kiedyś to odczuwamy, że to było w zgodzie lub niezgodzie z intuicją. Więc zakładam, że w kontekście tu i teraz, tak, jeśli jest mnóstwo jakichś odbieranych sygnałów, plus wiedza, to okej, to wiemy więcej niż nam się wydaje. Ale to jeszcze nie jest intuicja. Intuicja dla mnie to coś więcej. Kolejna teoria to teoria człowieka, który sam jest fizykiem, czyli nauki ścisłe, a dziś już całą wiedzę z zakresu fizyki łączy z, bym powiedział, pewną mistycznością, z tym, czego nie rozumiemy. Zresztą jest takie powiedzenie, że wszystko, czego dzisiaj nie rozumiemy i uważamy za duchowe, to jest niezrozumiała fizyka. Mi się to bardzo podoba. To chyba któryś z aktorów kiedyś powiedział, jakichś takich mniej znanych. Czyli to, że czegoś dzisiaj nie rozumiemy, nazywamy to duchową, to jest tylko inny rodzaj fizyki. Tom Campbell jest fizykiem, nie on to powiedział. On z kolei pracował w NASA nad projektem Gwiezdnych Wojen, więc naprawdę wysokiej klasy specjalista. Dodatkowo, co ciekawe, to jest facet, który współpracował kiedyś w Instytucie Monroe. Monroe to jest instytut, który został założony we Francji i bada, bym powiedział, wszystkie takie spirytualne rzeczy związane z out of body experience, czyli z doświadczeniami pozacielesnymi, więc odjeżdżamy od tego takiego racjonalnego postrzegania, takiego próby naukowego wytłumaczenia dokładnie czym to jest, w kierunku takiego bardziej duchowego, duchowej wersji. I to jest wersja tego Toma Campbella, bo on mówi o tym, że to jest intuicja, między innymi jest korzystaniem z wiedzy, która wynika z tego, że jesteśmy podpięci do wspólnej bazy danych. Taka trochę Gaia.
Bardzo fajna intuicja i oczywiście zdolność tego, to połączenie niektórzy mają naturalnie bardzo silne, więc korzystają z tego zasobu wiedzy, inni mają troszeczkę słabsze, więc nie potrafią z tego tak korzystać. Niemniej jednak to jest taka, bym powiedział, wiedza wszechświata, do której można być podłączonym. Taka jest wersja trzecia. To jeszcze nie jest moja najbardziej ulubiona, dopiero czwarta, ta za chwilę będzie moją ulubioną. No i czwarta, najbliższa mojemu serduszku teoria, to jest teoria związana z taoizmem. Lao Tzu, który 2,5 wieku zdaje się przed Chrystusem swoje nauki, jego nauki zostały zebrane. Bardzo fajnie, cały taoizm jest mi bardzo bliski i intuicja wpisuje się w tą umiejętność takiego pozazmysłowego odczuwania świata i wpasowywania się we wszystko, co świat daje, w każdą zmienność tego świata, okoliczności, zdarzenia, we wszystko. Ponieważ takie jest życie, takie jest Tao, taka jest droga. Tao, Dao to są tylko dwa różne słowa praktycznie na to samo. Ale intuicja jest umiejętnością takiego płynięcia właśnie, odbierania komunikatów, które płyną ze świata bez odbierania tego poprzez zmysły. No, można powiedzieć, no to gdzie odbierasz? Jak odbierasz ten komunikat, skoro nie zmysłami? No właśnie. I tutaj dochodzimy do tego, czym jest samo Tao. Tao, które da się opisać słowami, nie jest Tao. Tak samo bym powiedział o intuicji. Intuicja, którą jesteśmy w stanie do końca opisać słowami, to tak naprawdę nie opisuje intuicji. To jest tylko taka trochę żałosna próba zebrania tego, czym ta intuicja jest. Więc ja sobie zdaję sprawę, że po prostu to jest niekompletne. I dlatego mówienie o tym, czy to jest absolutnie zmysłowe, czy pozazmysłowe, jest troszeczkę takim krążeniem wkoło czegoś. Mi się też ta wersja bardzo ładnie z Wei, zasadą po prostu takiego skutecznego działania bez wkładania w to dużej ilości siły. Alan Watts jest bardzo fajnie to definiuje na przykładzie judoki. Judoka nie szarpie się ze swoim przeciwnikiem, powiedzmy nie szarpie się z życiem, kiedy życie go pcha, to pociągnie. Kiedy przeciwnik go ciągnie, to on go popcha. Czyli to jest uzyskiwanie bardzo dobrych rezultatów bez wkładania w to siły, która jest niezgodna z kierunkiem jej działania. Intuicja jest właśnie czymś takim, co pozwala zrozumieć, kiedy płyniemy, kiedy mamy to flow, kiedy to wu-wei działa, lub kiedy tego nie ma. I to jest takie właśnie trochę pozazmysłowe rozumienie tego. Bardzo mi się to podoba, więc zakładam, że to jest właśnie intuicja. To jest takie coś, czego do końca opisać się nie da i albo się to czuje i słowami tego opisać nie możemy. To tylko człowiek potrzebuje wszystko opisywać słowami i bardzo często jest to nieudaczne. A jak czegoś nie możemy opisać słowami, to już na pewno w świecie nauki istnieć nie może. A ja wierzę w tą taką głębszą wersję, wersję czucia, którego słowami nie da się opisać, a ono jednak jest i pozwala podejmować te decyzje. To jest moja teoria. Oczywiście wór z teoriami jest wasz. Możecie wrzucić coś od siebie, możecie z tego coś wora wyciągnąć, pomieszać. Wpiszcie to pod filmem. Ja jestem bardzo ciekawy, jaka jest wasza myśl, koncepcja na to, czym ta intuicja jest, i zapewniam, że będę czytał te komentarze. A zaraz lecimy z dalszą częścią materiału o intuicji. Więc na tym etapie każdy ma swój pomysł na to, czym intuicja może być, a czym nie jest, według niego samego. Ale jakie jest praktyczne zastosowanie intuicji? Po co to nam? Czy to ma dać nam wygrać w totolotka? No raczej nie, bo prędzej będzie intuicja czymś, co pozwala nam podejmować pewne długofalowe wybory, a nie czymś trafionym tak w punkcik właśnie jak 6 z 49. To nie o to chodzi. Chodzi o coś bardziej globalnego, o to, co jest dla nas dobre. Może wygrana w totka nie jest wcale dla ciebie dobra, chociaż jesteś przekonany, że to jest najlepsze, co mogłoby cię spotkać. Więc intuicja nie zawsze daje to, co byśmy chcieli, co uważamy, że jest dla nas dobre. Częściej bym powiedział, że intuicja, jeśli jej słuchamy, doprowadzi nas do miejsca, które jest dla nas dobre, ale to może być droga przez bagno. To może być nie to miejsce, które żeśmy sobie wymyślili. A jeśli nas intuicja tam zaprowadzi,
to może się okazać, że sama droga, i wracamy do wersji DAO, spowoduje, że miejsce, do którego chcieliśmy dojść, nie jest aż tak satysfakcjonujące. Więc znowu wracamy do wersji drogi. Mi się to wszystko bardzo ładnie klei, więc jakbym miał powiedzieć, czym jest intuicja? Intuicja w praktycznym życiu jest czymś, co pozwala podejmować pewne decyzje. Decyzje takie instant niektóre, ala olśnienie, ala wewnętrzne poczucie tego, że to jest dla mnie dobre. Jest jeszcze jedna rzecz, która jest bardzo mocno się kłóci z intuicją. Intuicja nie zawsze jest czymś, co jest jak piorun z jasnego nieba. Może być. To może być takie właśnie odczucie, które jest wręcz poza zmysłowe. Wszystko ci mówi w głowie tak, a cała reszta drży i mówi nie. Może taka być. Natomiast intuicja bardzo często jest tym takim cichutkim głosem. Dodatkowym głosem, który ma z drugiej strony bagaż myśli. I kiedy powstaje ten taki dyskomfort między tym cichutkim głosem, który coś tam w tobie drży, a tym, co jest myślami irracjonalnym, podejmowaniem decyzji, takim super fajnym, wymyślonym przez ciebie i może jeszcze cały zespół, to nagle ta intuicja przegrywa, bo nie lubimy się bić z tym niefajnym uczuciem. Wolimy szybko postawić na to, co jest takie niby oczywiste i wtedy ta intuicja przegrywa i to jest powód, dlaczego część ludzi nie słucha tej intuicji, bo nawet nie zadaje sobie trudu tego, żeby w gąszczu myśli poczuć, co, jak jeszcze jest komunikat. No dobra, lecimy dalej. Dobra, i dochodzimy do takiego momentu, w którym możesz powiedzieć gadanie o tym, czego nie da się nazwać naukowo, o tym, co da się lub nie da się poczuć. To jest taki niepotrzebny patos, to w ogóle nic nie daje, to jest po prostu zwykłe pieprzenie. Więc spróbujmy na przykładzie, na twoim własnym. Czy zdarzyło ci się kiedyś, że miałeś swoje bardzo głębokie analizy odnośnie jakiejś sytuacji i wszystkie argumenty racjonalne mówiły tak, to jest dobra decyzja, nawet twoje emocje w większości ci mówiły tak, spróbuj, o, jesteś podjarany, spróbuj to zrobić. I tylko jakaś część ciebie mówiła Więc nie wiem, 90% wszystkiego, co mogłeś sobie w głowie poukładać, to było tak, tak, to super, to wyjdzie. I podążyłeś tą drogą i dostałeś karę. I później siedzisz i mówisz, kurde, czułem, że nie. Czułam. Niby wszystko, ale ja czułem, coś tam było nie tak. Lub odwrotnie, że bardzo, bardzo chciałeś coś zrobić, ale strach wziął górę, emocje wzięły górę i nie zrobiłeś. Czy nie zrobiłaś. I z perspektywy czasu mówisz, kurde, tak dobrze to czułam, że to byłaby dobra droga i teraz no już jakby po fakcie nic się z tym nie da zrobić, ale mogłem być w innym miejscu. Nie ma co nad tym rozpaczać, chodzi tylko o to, żeby sprawdzić, czy miałeś kiedyś w sobie takie silne uczucie, które kompletnie nie pasowało ze wszystkim, co było tutaj i z każdym, nie wiem, ekscytacją czy obawą, z tymi emocjami takimi mocno wyczuwalnymi. I jednak ta cichsza część głosu, właśnie ona miała rację. To bym powiedział, że to jest ta właśnie intuicja. No i jeszcze jedna wersja tego czucia i nieczucia intuicji. Czy była sytuacja, w której bardzo dużo rzeczy ci mówiło, że trzeba coś zrobić, a jednak nie zrobiłeś, bo ta malutka cząstka ciebie mówiła nie. Niby wszystko okej, ale posłuchałeś właśnie tej mniejszej części, tego takiego szeptu niemalże i okazało się wow, całe szczęście. To jest też intuicja. Intuicja może być na plus lub na minus. Możesz jej posłuchać, nie posłuchać. Ale po prostu, czy zdarzyły ci się sytuacje, w której słuchanie tej mniejszej części dało pozytywny efekt, a nie słuchanie tej mniejszej części dało negatywny efekt? Jak łatwo pomylić intuicję z pewnymi głosami, również ze środka pochodzącymi, ale wynikającymi być może z naszych wewnętrznych przekonań, z jakichś obaw i wydaje się, że głos jest subtelny, ale jest intuicją,
i trzeba go posłuchać. Niech przykładem będzie historia, którą opowiedział Eckhart Tolle. To jest facet, który w 2011 przez jeden z prestiżowych magazynów został uznany za człowieka, który ma największy wkład w rozwój duchowości w tamtym okresie, jakby w tamtym roku. Więc to jest facet, który świetnie publikuje również w internecie, bardzo lubię go. I on dał taki przykład odnośnie intuicji. Kiedy mieszkał jeszcze w Rosji, wynajmował część pomieszczeń, czy jakiś tam pokój, czy dwa u siebie w domu wynajmował obcym osobom, więc robił całe przesłuchanie, dawał ogłoszenie do gazety, no i wybierał osobę, która z nim miała mieszkać, zamieszkała z nim, wprowadziła się pewna pani, która, że tak powiem, casting wygrała. On, człowiek, jakbyście go zobaczyli, bardzo cichy, skromny i jakby można by pomyśleć creepy, taki... Nie wiadomo, co mu po głowie chodzi, no bo jest cichy, bo nie eksploduje, bo nie gada. Więc pani, która się wprowadziła, po pierwszej nocy zeszła na dół i powiedziała mu: wie pan co, ja muszę się stąd wyprowadzić. Ja czuję, że muszę się stąd wyprowadzić. Nie wiem skąd, ale ja wiem, że powinnam się wyprowadzić. Czuła to bardzo mocno. A on w swoim stoickim spokoju mówi: dobrze, no to nie zrobił jej awantury o to, że musi znowu dać ogłoszenie, że będzie miał jej zwrócić pieniądze. Powiedział: dobrze, no rozumiem, ważna sprawa, zwrócę pani pieniądze. I ona powiedziała, trochę zdziwiona tym nastawieniem, bo raczej jak ktoś jest creepy, to jeszcze do tego powinien zrobić niezłą awanturę. No bo przecież ona się wyprowadza, a on bardzo stoicko. Więc pani mówi: dobra, to ona będzie czegoś szukać. Przespała się kolejną noc i po kolejnej nocy schodzi i mówi: ona już nie ma tego uczucia. Ono było, ono już zniknęło. Okazuje się, no on znowu oczywiście mówi: no to dobrze, no to pani zostanie. No. Totalne jakby flow życiowy. Natomiast później dopiero okazało się, że pani właśnie poprzez swoje ograniczające przekonania i pewnego rodzaju zaszufladkowanie osób cichych, które nie nawiązują bardzo szybko relacji, mogła sobie wyobrazić, że to jest facet, który wejdzie jej pod natrysk i ją zadźga. Bzdura. Strach, obawa spowodowały, że rzekomo pokazał się sygnał intuicyjny. To była zwyczajna obawa. Zeszła na dół, podzieliła się tym, minęły dwa dni, cyk, impuls znikł. Tak łatwo pomylić intuicję z pewnymi wewnętrznymi emocjami. To nie jest łatwe. No to teraz jeszcze jedna bardzo ważna rzecz a propos intuicji. Czy intuicja sama w sobie się myli? No według, no tutaj oczywiście zdania są podzielone. Myli się, czasami się nie myli. Moim zdaniem praktycznie nigdy się nie myli. Prędzej bym znalazł powód w tym, że nie słuchamy intuicji lub zakładamy, że intuicja się pomyliła, bo nie doprowadziła nas dokładnie tam, gdzie byśmy sobie wyobrażali. Ja znowu dam ten przykład, że uważam, że pewne rzeczy niemiłe, nie nazywam ich złymi, po prostu niemiłe dla nas, uznajemy za takie, które nie powinny się wydarzyć. Wręcz przeciwnie, rzeczy niemiłe, staram się wyciągać z nich wnioski i nawet kiedy kieruję się albo staram się kierować intuicją, co nie jest łatwe i spotka mnie coś takiego, to odbieram to jako część drogi i znowu Tao nam się pokazuje. Niemniej jednak, wracając do tematu tego, jaka ta intuicja jest i czy się myli, zakładam, że się nie myli. I to trochę definiuje, jaka ta intuicja jest. Intuicja jest spokojna. To nie jest, najczęściej to nie jest coś takiego, co powoduje w nas jakieś bardzo, bardzo intensywne emocje. Ona może być silnie odczuwalna. Tak. Natomiast to nie jest wybuch radości, wybuch strachu. Intuicja jest spokojna. Więc tutaj jest kilka takich fajnych przykładów. Ja myślę, że takim przykładem pewnego postępowania zgodnie z intuicją, albo jak działa intuicja, na przykład Maciej Bennewicz w książce, to chyba było w coachingu Tao, gdzie jeden z bohaterów książki jest w sytuacji, w której praktycznie chcą podpalić stodołę przy domu, w którym on mieszka i to jest jego rodzina, jego ojciec z jego bratem, którzy chcą podpalić tą stodołę, a on mieszka z innymi obcymi ludźmi, którzy przez jego rodzinę są nielubiani i dzieje się mnóstwo złych rzeczy bardzo dynamicznie, a on wewnętrznie czuje spokój, wie jak się zachować i czuje, że sytuacja się dobrze skończy.
To jest dla mnie intuicja. Więc intuicja sama w sobie jest czymś, co potrafi być bardzo spokojne i nie potrzebuje być, może być wyraziste, ale nie potrzebuje być wulkanem jako takim. Świetnie to ją definiuje. To z kolei doprowadzi nas zaraz do tego, kiedy ten sygnał z intuicji, moim zdaniem, można odbierać w sposób coraz bardziej świadomy i ćwiczyć. Ćwiczyć po to, żeby wiedzieć, co jest intuicją, a co nie jest. Kiedy to jest emocja, a kiedy to jest intuicja. Co daje intuicja? Co daje intuicja już w wymiarze takim, nie idź tam, idź tu, zrób to albo tego nie rób. Intuicja daje pewność siebie. Jeżeli postępujesz zgodnie z intuicją, to właśnie nawet, bym powiedział, w takich trudnych okolicznościach, kiedy postępujesz zgodnie z tym wewnętrznym głosem i nieważne, czy on pochodzi z trzewi, czy on pochodzi z wszechświata, jeśli postępujesz tym, czujesz to bezpieczeństwo, czujesz, że robisz dobrze. Nawet jeśli sytuacje przyjmują niewłaściwy obrót, przynajmniej w tym momencie, to i tak czujesz pewność siebie. To jest świetne uczucie. Mówiłem o tym w filmie dawno temu nagrywanym na temat podejmowania decyzji. Jak podejmować decyzje i te, które są w zgodzie ze sobą, są bardzo fajne i dobrze się z tym żyje. Tak samo jest właśnie z wszystkimi decyzjami podjętymi intuicyjnie. Nawet jeśli środowisko jest troszeczkę przeciwko temu. To nie jest tak, że mamy zostawić całe racjonalne myślenie absolutnie daleko, bo wszystko, co podejmujemy w zgodzie z intuicją, to jest jedyny dobry wybór i w zasadzie możemy mylić te komunikaty cudownie, kiedy intuicja zgadza się z wszystkim, co żeśmy sobie wymyślili i to jest optimum top of the top, czyli wszystko w głowie mi mówi i czuję wewnętrzny głos, tak staram się działać. Natomiast bardzo często, mimo tego, że okoliczności nie są sprzyjające, a intuicja mówi tak, właśnie tam idź, tam nie sprzyjają te okoliczności, ale tak może trzeba zrobić, to i tak daje pewną pewność siebie, wewnętrzny spokój. Intuicja mimo pewnych niesprzyjających okoliczności i tak powoduje, że jesteś w środku, masz to wrażenie, to jest okej. Dalej działam w zgodzie ze sobą. No oczywiście nie mówię o psychopatycznym mordercy, bo on ma inne jakieś pogmatwane rzeczy i on raczej nie czuje intuicji, ale jeśli chodzi o intuicję zdrowego człowieka, to ona właśnie tak działa, że daje dużo pewności siebie. Teraz, co zrobić, żeby zacząć spokojnie, naprawdę móc mówić o tym, że ja coraz idę w kierunku bardziej, idę w kierunku odczuwania własnej intuicji, odczucia tej intuicji. No nie da się tego zrobić, kiedy jesteśmy otoczeni telewizją, radiem, pracą, gazetą, internetem. Za dużo informacji, które mają powodować stany emocjonalne, coś, co nie jest sensacyjne, nie pokazuje się w telewizji, albo nawet jeśli jest gówno warte, to i tak wokół tego się buduje sensację, która ma przykuć twoją uwagę. Więc wszystkie odciągacze twojej uwagi od tego, co ty naprawdę czujesz, a nie od tego, co myślisz, są rzeczami, które są nie są w zgodzie z intuicją. Dlatego ja wracam do medytacji znowu. Coś, co robię bardzo regularnie, od długiego już czasu, 2 razy dziennie, pozwala mi na to, że ten cały chaos zostawiam i bardzo dobrze czuję siebie. To są sygnały płynące też jakby z wewnętrznych organów, z trzewi. I chociaż to nie są, mówiłem, że intuicja nie jest żadnym impulsem takim, o wątroba, to jednak jest to forma jakiejś energii, którą organicznie się odczuwa, bo przecież coś to jest. Mówię, zostawmy słowa. Niemniej jednak jest to spokojne uczucie i żeby nie da się na wielkim, rozhuśtanym statku, wielkimi falami usiąść spokojnie i siedzieć. Trzeba wyciszyć falę. Wtedy siedzę delikatnie na statku i czuję, co się dzieje. Wtedy dopiero odbieram to w inny sposób. Dlatego, kochani, jeżeli macie techniki relaksacyjne, techniki medytacyjne, czy wszystkie inne rzeczy, które pozwalają wam zostawić to, co jest dookoła, a zrobić taki wewnętrzny skan własnego ciała, własnych emocji i poczuć własne ciało, to jest właśnie kierunek, w którym intuicja ma szansę znaleźć swoje miejsce, w którym możecie to poczuć. W żadnym innym wypadku tego po prostu nie będzie.
I podsumowując już cały ten materiał związany z tym, co uważam za intuicję, powiem, że cudownie jest, kiedy cały twój wymyślony pomysł, kiedy twoje właśnie pomysły, kiedy twoje myśli i emocje, te bardzo odczuwalne, wyraźne, pięknie się zgrywają z tym wewnętrznym głosem, tak, to jest dobre. Gdyby się okazało, że jednak wszystko, co wymyśliłeś, ty lub jakiś zespół, ludzi, z którymi pracujesz, a w środku masz głos, który mówi, zastanów się nad tym, to jednak się zastanów jeszcze nad tym. Jeszcze zobacz, czy to jest dla ciebie dobre i zadaj sobie trud tego zgłębienia, tego uczucia i skąd ono się bierze i czy naprawdę wszystko, co wymyśliłeś, jest w zgodzie z tobą, bo może jednak nie jest. Wtedy już przechodzimy do troszeczkę innych technik tam pracy ze sobą samym. Więc ostatnia rzecz, którą bym chciał powiedzieć, naprawdę nie ma moim zdaniem lepszej metody niż medytacja, relaksacja, która doprowadzi cię do tego, żeby postępować w sposób zgodny z intuicją. Czekam na wasze komentarze, to jest temat, którym się mocno interesuję. I razy dwa jestem wyczulony, w sensie pozytywnym, że chcę przeczytać wasze zdanie pod filmem. Także do poczytania. Pozdrawiam, cześć.